Witam was, Serap, to jest kolejny odcinek z Hearts of Iron 4. No i jak jestem szczęśliwy, bo nagrywam to w sumie od momentu 43, czyli gdy mówiłem, że gdy Stany Zjednoczone, jeżeli się nie przyłączą, to odpuszczamy serię, do teraz jedną sesję nagraniową, oczywiście bez przerwy, nawet lać mi się chce, ale nie przerwę tego, gdyż to jest piękne, co się teraz dzieje. Kotujemy w tym momencie Japońców w Indiach. Odbijamy Francję. Tutaj nie wyszło nam zbytnio. Dzięki wspaniałej opcji saveowania i to, że nie jestem na Iron Manie. Gdyż w jednym momencie się pomyliłem, powiedziałem, że jestem na Iron Manie, a sobie przypomniałem, że nie jestem na Iron Manie. Udało nam się odbić. A to jest ten siódmy. Udało nam się uciec z tamtej niedobrej prowincji. Cyk, cyk, cyk. Przepchnę tutaj dalej, gdyż to jest bez różnicy. To w sumie bez różnicy. Stoimy tutaj czy tutaj, ale lepiej mieć tą prowincję więcej niż prowincję mniej. Co ładnie to wygląda, chcą nas atakować, a im nie wychodzi. Prawie gorzej wygląda, jak chcą nas atakować i im zaczyna wychodzić. A sobie nie, bronią się, to dobrze. Myśliwiec trójeczka. Bombowiec strategiczny się robi, zwiad się robi, to się robi, to się robi, to się robi. Marinesów nie robię. Niszczycieli obecnie też nie robię, artylerię mam na maksa, czołgi ciężkie na maksa, później są tylko nowoczesne czołgi. Ale chyba nawet inna zakładka już, to nie wlicza się. Saperów mógłbym zrobić, albo szpitale polowe. Ale szpitale polowe. Bo jednak ludzi muszę oszczędzać. Jestem na ostatniej opcji. I to boli nadal. No właśnie, pojazdy samochodowe trzeba porobić. Ropa, pół biedy z ropą. A myśliwce trzeba upgrade'ować także. A to tylko aluminium wzięło, to spoko. Ale jeszcze jedną fabrykę na stal trzeba dorzucić. To jakoś się trzymam. Tutaj atak jest przeprowadzany non-stop. Jak mówię, atak jest przeprowadzany non-stop, to tak się dzieje do jasnej cholery. Cyk, cyk. Atakujemy Krasnodar. Nie ma pozwolenia, żeby poszli dalej, zanim moi tutaj nie przyjdą. Jedna dywizja widzę jakoś wyparowania, mam pojęcia nawet jak. A jakoś zniknęła po prostu. Ach, ta dywizja czołgowa szkoli się. Szkoli się, by być nieśmiertelną. I tutaj dam cel, atak. I nie oszczędzać się, bo to jest mało dywizji na pewno. Damy radę to przepchnąć i pójdziemy jeszcze na front chiński. Make-up czas zniszczyć. Nie mam malowania się sztuczne świnie. Krasnodar jest za dużo jednostek, za dużo dywizji. To jest dywizja do tego jeszcze, więc tutaj nie podejdę. To jest? A myślę, że ktoś skapitulował. Taka gaścina była. Podszedłem tutaj, by być w stanie. No właśnie, nawet się nasunęli. A czemu tak długo wam to idzie, to przechodzenie przez rzekę? Czy to tylko rzeka? A nie. Czy to było do ostatniej prowincji, a nie tylko przez rzekę? Pokazane.
Ale to ładnie leci. Jakby się dało, jak w Europie, trochę tak na przykład dywizję zjednoczyć. Ale musiałem się poprawić w fotelu, gdyż po prostu zjeżdżałem z niego. Jakby się dało dywizję zjednoczyć, to by było zarąbiście. Zmniejszyć ich niepotrzebną ilość, żeby mój generał był być w stanie... Mógł być dalej generałem i nie mieć żadnych minusów. Za zbyt dużą ilość dywizji. O, ale tutaj poszli atak teraz. Chyba lepiej się wycofać. Teraz tutaj musi się wybronić. I wycofujemy się tutaj do Krymu. A na Krymie to już dacie radę. Jest dużo was, dużo dywizji. Świetnie, Afganistan zajął, czyli neutralne państwo, a nie nacjonalistyczne. Zajęło prowincję, doskonale. Jakim cudem wy możecie mieć wyposażenie na minusie? No kurde, wy nie walczycie nawet. A nie, to było nasze wyposażenie. Je tej stali. Na stali nie można oszczędzać, przecież stali to jest najważniejszy surowiec. Ale czemu ta stal nagle zniknęła? Z Francji coś braliśmy, czy jak? Idzie to jedno zapotrzebowanie, czy to nas nie zabije. Widzę, że... Obszar organizowania tutaj także się przyda. A powinni dać radę. Postaram się zająć tutaj te prowincje i szczerze mówiąc zapiszę z tego też powodu, że spróbuję przepchnąć Hiszpanię. Byłoby dobrze, bym Hiszpanię wyzwolił i przyszedł tutaj kontratakiem. Najlepsze jest to, że wygrywamy tą wojnę powoli, a nie przy pomocy Amerykanów. Tak bardzo żałuję, że nie jestem w aliantach. Jest największy minus tej serii, że w aliantach nie jestem. Czy mam jakieś minusy za jakieś przekroczenie, czy coś? Deszyfryzacji... Taktyka atakującego. Dobra. Odeślę was wszystkich tutaj i zrobię tutaj front zupełnie dla was. A wy dostaniecie linię ataku taką. Dacie radę na stówę, na 100%. To jeszcze nie ma co. Serio, nie wiem, jeszcze nawet badać tutaj takiego pożytecznego. Czołgi na pewno nie. A niech będzie piechota górska, czemu nie? Możliwe, że jakąś dywizję mam. Piechoty, mam jedną dywizję piechoty górskie, tak się składa. Aś tutaj bronią. Niemcy zaczęli nagle walczyć, pokazywać pazur. Ej, ale nie tak, bo jeszcze was tutaj oddzielą. Odetną od koryta. Ej, wow, odpuści ten fort wspaniały. Dzięki czemu możemy tutaj ruszyć dalej. Możliwie niedługo zjednoczyć te dwie armie.
Wy cały czas tutaj stójcie. Wy jesteście głównie po to, żeby okupację z... ten to. No, okupację zbijać, o tak to powiem po prostu. Każdy zrozumie, chyba wie, o co mi chodzi. A jak mi pisaliście? Właśnie czytałem dzisiaj komentarze, poszły, że nie dasz rady tego wygrać. Nieważne jaki geniusz, nie dasz rady tego wygrać. Nie uda ci się to akurat. Nie, że jaki dobry byłby gracz. I co? I co? Nie wierzyliście we mnie? U Gandhi już jest. Znaczy, nie, koleś podany dla Gandhiego. A może to Gandhi, ale inne nazwisko. Tamaraja. Kij wie. Idziemy tutaj, trzeba zaszaleć, połączyć te prowincje. I zastanawiam się, jak to teraz rozwiązać. Iść północ, południe, czy jak? Francja wisi, kapituluje. Ej, świetnie. Cudowna informacja. Tu przydałoby się jakoś Madryt zająć. Postaram się zająć całe wybrzeże. Dotąd. Więc tu nie ruszyli na Madryt. Odbić Hiszpanię. Hiszpanię. Tu nie zaszaleć. Okej, was tutaj zastopuję. Bo się trochę ich niezłe siły zebrały. Nawet nie musicie tego wygrać, musicie to przetrzymać, dopóki oni tutaj nie przyjdą. Dopóki widzę, że tutaj nikt nie idzie, nie ma co reagować. To jest taki sobie luźny fort, siódmy poziom. Ktoś go porzucił. Nie próbują ten fort jeszcze atakować, ja jebie. Co te Niemcy? Co ten Hitler? Jest taki problem, bo oni mają jednak więcej wojska. Jak tutaj wygląda ten atak na Japońców? Moi będą pierwsi, czy nie? Myślę, że nie. A może? Są pierwsi, świetnie. Dzięki czemu się wybronią z takim atakiem przeciwżywotnim. A nagle zaatakowali te dywizje? Udało mi się tam wbić, ale nie uda mi się tam tego obronić. Dziwne. Czy nam radę zrobić taki manewr? Dam. Wandam. Ha. Jeszcze raz zapiszę grę. Ponownie spróbuję to zaryzykować. Tutaj też zaatakuję ich, niech wyparują. Zajmijcie Barcelonę. Ważne punkty. Postaram się tam z nimi spotkać. Gibraltaru chyba już nie zajmą. Komputerowi zaczęło odwalać. Francja się pokazała na mapie. To jest przeprowadzany atak. Tu się jeszcze przesuńcie o prowincję. Zatrzymaj ich. E tam zatrzymaj, kurwa, zniszczą ich, jak tutaj podejdą. No właśnie.
Z od prowincji? Jedna dywizja się tutaj broniła w tej prowincji. Ale broniła się za żarcie. Okej, na razie zatrzymaj cały atak. Niech cała armia się zatrzyma. Przepchniemy ich tutaj i zjednoczymy w końcu ten front. Jak ta dywizja czołgowa? Dobra, chyba jeszcze nie do szkoli, trzeba ją wysłać. Tylko się marnowała w sumie. Na Krym ją wyślę. Tego generała tutaj. Nie mam w ogóle udziału mojego w wojnie. 61%, milion Etiopijczyków już zginęło. W ogóle skoro mam naprawę budowli, ona jest mi niepotrzebna w tym momencie. A i teraz tak. Infrabudowa. Pozostaje nam albo pacyfikacja ruchu oporu i przerzucenie części dywizji z Włoch do kraju. Na wojnę, a w sumie tak. Te Włochy się buntują nadal. Jakimś cudem. Dlatego nie będę tutaj przerzucać żadnych ludzi. A szkolenie armii jednak... A nie, dobra, jednak nie szkolenie armii. Wezmę jednak pacyfikację ruchu oporu. Nie szkolenie armii z tego też powodu, że nie mam po prostu tyle ludzi. Tyle wyposażenia i nie mogą się doszkolić nawet. I to branie stali non stop. Man, wy mieliście... To byliście wy, anulujecie to. To. Dostajecie ten front i macie zamiar, raczej za zadanie, odbić całą Hiszpanię. Możliwe, że jest pusta. Tego po prostu lecicie. Ja nie zarąbiście. A nie mogę poprosić Francji o... Nie, bo to nie jest jedna wojna. Sorry. Nie poproszę ich o teren okupowany, niestety. Bo nie jesteśmy w jednej frakcji. Troszkę szkoda, że te dywizje są po tej stronie, a nie po tamtej. Bo byłoby łatwiej przebić się. Zresztą oni mają wtedy teraz większą szansę na obronę. Sorka, muszę jakoś żyć. Mówię, że odważnie zaatakowali. Ale w sumie dobrze mam ta aż tyle dywizji, bo się wybronią dzięki temu. O nie, czemu tutaj nikt nie stacjonuje? Atakować ich? Dwie dywizje, wycofać się. Czemu tutaj serio nikt nie stacjonował? Nie mam pojęcia, przecież ta prowincja też jest możliwa do zajęcia przez nich. A czemu w tą stronę uciekliście? Wrócicie spokojnie. Tylko trochę bez sensu, że w tą stronę poszliście. Mam długo ta podróż jeszcze zajmie? Nie, już są. Dzięki temu, że zajmę tą prowincję, mogę w końcu przesunąć ten front tych dywizji.
To stronę. Jak coś, przepraszam za ten kasz, ale kuźwa. Gardło już dosyć zdarte. Fakt, że nagrywam. Który odcinek dzisiaj? Ósmy? Całkiem spory odcinek, już któryś tak liczbowo. Trzeba wybaczyć po prostu. A jednak tutaj rzeczy się dzieją. Trzeba je pokazać. Niech będzie systemy noktowizyjne rozbuduję. Będę jeszcze w tą prowincję. On ma pokazane, że ma całkiem dużą szansę na powodzenie tego ataku. Tego wiedzę ci na tyle na słowo, że dam ci rozkaz zajęcia Stalingradu. No, niektóre prowincje padają szybko. Jak tam ta dywizja czołgowa jest? Jest. Widzieli teraz was tutaj. Jak ta dywizja ciężkich czołgów ma. Ona ma ich miażdżyć, ona ma ich niszczyć. Wierzę w to. Całego serca. Czego wam brakuje? Artylerii wam brakuje non stop. Artylerii rzeczywiście jest mało produkowanej teraz. Mogę trochę chromu odpuścić. Ja to widzę, ja chcę ją w akcji zobaczyć. Ja chcę ją w akcji zobaczyć. Tak średnio, ale przełamanie ma dobre. Chcę ją w akcji zobaczyć. Cyk. Atak przeciwpancerny ma duży i przełamanie ma duże. Ale pancernych tutaj nie ma. Przeciwników. O, przy wsparciu piechoty na stówę dadzą radę. Jep. Dobra, chciałem ją tylko złatwić w ataku. I wbijamy się. Powstrzymaj. A w sumie nie ma co już powstrzymywać. A w sumie jest co przepychać. O tak. Teraz postaram się tymi czołgami tutaj wbić. Ani mi tutaj. Czy Kijowie już jestem blisko. Hiszpania też już praktycznie tak jak spodziewałem się. Wojska nie mieli. Ale nie, Francja wisi, wraca. Ech, bez mojego wojska tak średnio im tam idzie. A to jest który pan teraz? To jesteś ty? Bekele Mikal. Wracaj tam. To jest bardzo ważne. Ważniejsze nawet, gdyż stal tracimy, duże zasoby. Ja nie mogę nie dać rady, a to jest jednak ważniejsze niż Hiszpania. Kurde, czemu ja mam tak mało ludzi? Cesarstwo indyjskie? To jest dominium Indii. A, zapomniałem, że miałem tutaj dywizję. Bardzo na małą ilość dywizji, a jak nie mam kuźwa jak ich wysłać. Bo my walczymy z tym Indiami, czy tak?
A tak, trzeba ten front zrobić. Znaczy, postaram się zmniejszyć ten front. Właśnie dotąd. I zrobić rozkaz ataku tutaj. Pokazują mało realne, ale ja wierzę w moją armię. Wow, interwencja w Beneluxie, brawo. Zatrzymaj wszystkie dywizje. Weź tak jakieś dywizje na obronę. Dla wsparcia. Trochę dużo dywizji tutaj przerzucili. Iloma oni atakują? Jaka jest rozpiętość bojowa? O, duża. Na moją niekorzyść. Niby mam przewagę. I niby kto nie ryzykuje, ten nie je. Ale to jest ważne teraz, by się wycofać. Ja jebie! Czytaj grę! 1 października. Jeszcze się wycofam w tym odcinku i skończę tą sesję ogólnie nagrania, o co teraz robię. Wycofać się, wy też. No wy szczególnie, czemu się jeszcze nie ruszacie? A, tutaj nie przerzuciłem jeszcze tego wojska. Nie tego. Tego. Chyba, że zrobię taki trik. Że wezmę 12, przerzucę tutaj. Ten generał pójdzie, wylecicie. Pozostała dwunastka zajmuje tereny, gdyż duża część terenów jest tutaj po prostu pusta. I dadzą radę przepchnąć ich. Ja to jeszcze nie zatrzymałem w tamtym momencie. Zapisz grę. To ja postaram się przepchnąć, by swój front zmniejszyć. Niepotrzebnie z dwóch prowincji na jedną. Tu widzę pustą prowincję, a Krzywy Róg może być słabą. Może być tam tylko jedna dywizja i tak. Właśnie są dwie dywizje, ale to i tak mało. Tutaj dam radę przepchnąć. Tak i tak. Ojojoj. Ponieważ ich głównym zadaniem było przytrzymanie tej linii. No ale w sumie ostatecznie nawet odepchnęli, więc jest dobrze. Tak, ja myślę, że mogę się w tym momencie pożegnać z wami, zakończyć odcinek. Do zobaczenia w kolejnym, chociaż tak widzę, że tutaj dużo się rzeczy się dzieje. Tutaj niektóre miejsca są puste. To można wykorzystać ręcznie oczywiście. Jednak nie, jednak troszkę jeszcze pociągnę ten odcinek, tak z kilka minut. A, tutaj jeszcze nie ustaliłem tego frontu chińskiego. No tak, ten front miał być taki. Najpierw ma się tam polecie i zapisz grę teraz, jeszcze raz, dla pewności. Czy ta dwunastka, którą tam wysłałem, leci? Leci, gna, ale...
Troszkę to zajmie, zanim tam dogna, rzeczywiście. Tutaj macie głównie zajmować terytoria. Tutaj na przykład zamknijcie ich. Tutaj tak, tu tak, tu tak. To na przykład my jesteśmy zamknięci, więc przydałoby się dostać się do portu. 3 dni, ale damy radę. Ale żebyśmy obronili się w tym miejscu. O Jezus Maria, wycofywać się. Jednak tą linię trzeba bardzo zmniejszyć. Trzeba zrobić linię odwrotu z powrotem. Etiopijskich Włoszech. Dobrze, walczcie, proszę. Muszę dać radę się wycofać. Dobra, wycofują się. Mam nadzieję, że dadzą radę spokojnie już. Jak Hiszpanie całą zajmę, tutaj pewnie się ustawię gdzieś w tym miejscu. Może tym razem Niemców odeprzemy, nie to co ostatnio. Ale tutaj ja widzę, że już pada. Ajajaj, nie fajnie. It's not cool, bro. It's very not cool. Man. Homie. A ten czołg z tym przełamaniem to będzie robić swoje. On będzie za dzień i ileś tam godzin, on będzie za 2 dni i ileś tam godzin. Nie, no, ten czołg ciężki rzeczywiście robi dużo. Nie będzie reformator lotnictwa, nie, mam zero doświadczenia. Ile robisz ataku? No dosyć mało. Nie to, czego się spodziewałem. Ale to jednak, to przełamanie robi swoje. Tutaj trzeba ręcznie posterować. Zmniejszyć front, zmniejszyć ilość prowincji na froncie. Ile nie mam tutaj dywizji? Dobra, nie, ja tutaj się tylko wystrzelam, mam tylko 300 tysięcy manpowera. Ale tak myślę, że w tym momencie rzeczywiście możemy zakończyć odcinek. Do zobaczenia w kolejnym z Hearts of Iron 4. Do zobaczenia, cześć, pa, i liczę, że Stany w końcu coś zainterweniują osobiście na froncie. Jak mają tutaj w ogóle 5% wolny handel, pełna mobilizacja. Ja nie mogę sobie na to pozwolić. Mają wpis do ludzi. Do zobaczenia, cześć, pa.